imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłuj w Panu Jezusie. Pozdrowienie, które zobaczyliśmy, którego dokonał Pan Jezus, dokonał go w bardzo specyficzny sposób poprzez włożenie swojej śliny do uszu głuchoniemego. Jest tak, że nawet ślina Syna Bożego uzdrawia. I Kościół Święty naśladuje naszego Pana Jezusa Chrystusa, stąd też w tradycyjnym łacińskim obrządku w ceremonii Chrztu Świętego jest powtórzenie tego, co uczynił Chrystus. Dziecku kapłan namaszcza uszy dziecku swoją śliną, po to, by ono prawdziwie usłyszało. Moderniści oczywiście usunęli tę część tradycyjnego obrządku Chrztu Świętego, podobnie jak wiele innych rzeczy. Można powiedzieć, że to jest symbol tego, czym jest modernizm. Otóż oni, przystosowując się do, jak mówią, czasów współczesnych, do współczesnego odczuwania różnych rzeczy, zdradzają Ewangelię. Tymczasem wiemy, że to, co Pan Jezus czynił, wszystko to ma ogromny sens i Kościół Święty zachowuje nie tylko słowa, ale również gesty naszego Pana Jezusa Chrystusa. Stąd też jest tak bardzo ważne, by msza święta była odprawiona w tym starożytnym, tradycyjnym, łacińskim obrządku, w jakim my tutaj możemy uczestniczyć, ponieważ zachowuje on maksimum, można powiedzieć, tego, co pochodzi z czasów apostolskich, oczywiście również z czasów późniejszych, ale co jest bardzo, ale to bardzo starożytne i uświęcone przez wieki używania przez Kościół Święty Katolicki. I właśnie dlatego, że każda część tego, co nazywamy w ogólności tradycją katolicką, jest tak ważne. Ważne jest, by zachowywać to, bo jest w tym opatrzność Boża, jest w tym też naśladowanie po prostu naszego Pana Jezusa Chrystusa i wypełnienie Jego świętej woli. Stąd też na przykład kult relikwii nie jest bynajmniej w żadnym wypadku czymś zabobonnym. Tak twierdzą protestanci, którzy nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, są zaślepieni być może przez szatana, że kult świętych relikwii, szczątków jest bardzo starożytny. W Rzymie pod bazyliką świętego Piotra odnaleziono jego kości, również wielu innych świętych męczenników. Raz po raz okazuje się, badania genetyczne pokazują, że szczątki świętych apostołów, więc ich relikwie, były czczone od samego początku i budowano na nich ołtarze. Stąd też pamiętajmy, że w tradycyjnym ołtarzu, takim jakim Kościół kazał budować przez wieki, znajduje się tak zwany sepulkrum, czyli dosłownie grób, czy miejsce, w którym w kamieniu są umieszczone relikwie świętych męczenników. Tak jak w Rzymie w pierwszych wiekach od samego początku odprawiano msze święte na kościach świętych męczenników. By złączyć ofiarę Chrystusa, tą jedyną czystą, która sama z siebie jest w stanie uczynić, zadośćuczynić Bogu Ojcu za nasze grzechy, by do tej ofiary dodać jeszcze tę ofiarę, którą złożyli męczennicy, by do krwi Chrystusa dolać niejako, można powiedzieć, krew męczenników. Dlatego właśnie, między innymi dlatego, wlewa się do kielicha oprócz wina odrobinę wody. To jest symbol ludzkiej natury Chrystusa poniekąd, ale też symbol tego, że my mamy od siebie również dodać pewne cierpienia, pewne ofiary, których Bóg od nas żąda, od nas wymaga i bez których nie będziemy się mogli zbawić. Dlatego właśnie Kościół Święty poucza nas, byśmy czcili świętych męczenników i innych świętych, ich życie, które zawsze, niezależnie od typu świętości, by tak to nazwać, oznaczało cierpienie. Bo tak jest prawdziwe życie w Chrystusie. A Bóg daje cierpienie tym, którzy go naśladują, dlatego że ich kocha, dlatego że wie, że bez tego cierpienia nie jest możliwe pójście do nieba. Życie bez cierpienia oznacza w 100% pójście, w 100% przypadków na łatwiznę, zapomnienie o tym, dlaczego tutaj na ziemi jesteśmy. Stąd też bierze się kult świętych, którzy mieli takie, a nie inne życie, te, którzy albo przelali wprost krew za Chrystusa, jak dzisiejsi męczennicy, święci
Hipolit i Kasjan, lub którzy w swoim życiu w ogromnym stopniu zbliżyli się do Chrystusa, naśladowali Go. Czasami robili to, zanim jeszcze Chrystusa poznali, przez to, że wyczekując Chrystusa mogli niejako w mistycznym widzeniu wiedzieć, jakie cechy będzie On posiadał, być Mu posłusznym, zanim On się stał. Taki był przypadek świętego Joachima, ojca Matki Bożej, który jako małżonek świętej Anny i ojciec niepokalanej musiał odznaczać się ogromną, przeogromną świętością. I myślę, że każdy z rodziców, zwłaszcza ojcowie rodzin, powinni wziąć sobie świętego Joachima za wzór i pamiętać o jego możnym stawiennictwie, zwracać się do niego, by być tak uświęconym, tak doskonałym w postępowaniu jak on. W czwartek obchodzimy święto świętego Jacka od Rowąża, tego świętego, który był najpierw kanonikiem w Małopolsce. Później razem ze swoim bratem przybył do Rzymu, gdzie sam święty Dominik, patriarcha zakonu kaznodziejskiego, przyjął ich do swojego zakonu, wysłani na północ do Polski. Błogosławiony Czesław działał głównie na Śląsku, w Czechach, a święty Jacek w Polsce i na Rusi. Jest on tutaj położony, jego relikwie są około 300, jeśli dobrze liczę, metrów stąd, w Bazylice Trójcy przy Najświętszej, gdzie uświęca on miasto Kraków swoją obecnością. Warto pamiętać, że jest on drugim patronem Krakowa po świętym Janie Kantem. Kraków ma za świętych patronów dwóch świętych kapłanów, Jana Kantego i Jacka, dwóch świętych polskich kapłanów, i warto jest pamiętać o tym, że właśnie kapłaństwo uświęciło to miasto. Kapłaństwo w ten sposób, że kapłani licznie tutaj zawsze przybywali. Tu święty Stanisław, biskup Mierlęczennik, przelał swoją krew za wierność zasadom Ewangelii. Tu też święty Wojciech działał na rynku krakowskim, głosząc Ewangelię Świętą. Tam na tym miejscu jest zbudowany kościół świętego, właśnie jemu, świętemu Wojciechowi, poświęcony. Wiadomo, że fundamenty drewniane tegoż kościółka są z końca X wieku, to znaczy drewno na ten kościółek, a fundamenty drewno zostało pozyskane pod koniec X wieku. To jest miasto świętego Jana Kantego, świętego Jacka, Stanisława Kazimierczyka, zwanego błogosławionym, którego kult przez wieki trwał, nawet jeśli nie był on oficjalnie beatyfikowany, błogosławionego Szymona z Lipnicy, kolejnego kapłana, który tutaj spoczywa znowu niedaleko nas, bo w drugą stronę 300 metrów w kościele świętego Bernardyna ze Sieny, tego kapłana, który pochodził z Lipnicy Murowanej, jako student teologii na Akademii Krakowskiej usłyszał potężny apostolski głos świętego Jana Kapistrana na rynku krakowskim i porwany jego słowem wstąpił do zakonu braci mniejszych, do franciszkanów ścisłej obserwacji, czyli po naszemu Bernardynów. I tam uświęcił swoje życie poprzez gorliwe naśladowanie Chrystusa, przysłużenie wiernym, tym najbardziej potrzebującym w czasie pandemii wielkiego chrupska, które się w Krakowie rozpowszechniło, i umarł właśnie trwając na posłudze, oddając swoje młode jeszcze dosyć życie, bo miał nie wiem, 50, gdy umarł, oddając tym, którzy najbardziej go potrzebowali, a więc chorym i umierającym, tym, którzy lada chwila mieli pożegnać się z tym życiem, zdać sędziemu sprawiedliwemu sprawozdanie z tego, jak postępowali z łaską chrztu świętego, jak wykonywali wszystko to, czego Kościół Święty ich przez usta kapłanów nauczał. Jeszcze jest wielu, wielu innych świętych, którzy byli czczeni jako tacy, jak Świętosław Milczący w kościele w Bazylice Mariackiej, jak chociażby również Michał Giedroć, również nazywany
błogosławiony, czy też Izajasz Bonner, kapłan z zakonu Augustianów, pochowany przy kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, tam gdzie jest, są relikwie świętej Rity, gdzie jest obraz cudownej Matki Bożej Pocieszenia i również obraz cudownej Matki Bożej Dobrej Rady. Kolejnym kapłanem, którego święto mamy w tym tygodniu, jest święty Jan Ed. Można jego nazwisko polonizować do Eudes, który żył w wieku XVII. Był on, można powiedzieć, oratorianinem. Oratorianie to jest zgromadzenie, które założył święty Filip Nereusz. To była bardziej taka federacja różnych oratoriów, wzorowana na takich kongregacjach bendyktyńskich, bo święty Filip Nereusz był takim, można powiedzieć, z ducha bendyktynem, ale bez ślubów, wiedząc, że w ówczesnych czasach śluby, zakony niekoniecznie przyczyniają się do większej chwały Bożej, ale często stanowią taką przeszkodę, by żyć po Bożemu we wspólnocie w tym świecie. Święty Filip Nereusz w Rzymie zakładał takie luźne zgromadzenie i na nim, wzorując się na nim, powstało seminarium, oratorium francuski kardynała de Beryl i w końcu z oratorium Jezusa i Maryi Niepokalanej świętego Jana Edesa, który też już w latach 40. XVII wieku napisał formularze liturgiczne na święta, wtedy jak się mówi o przyczystego serca Maryi, bo jeszcze nie było ogłoszone dogmat o niepokalanym poczęciu, przyczystego serca Maryi i najświętszego serca Pana Jezusa. I wreszcie ostatni kapłan, który będzie obchodzony równo za tydzień, to święty Bernard z Clairvaux, należący do wysokiej arystokracji burgundzkiej, który razem z 30 towarzyszami wstąpił do klasztoru Cîteaux. Klasztor ten był założony przez nieco wcześniej przez świętego Roberta z Molem, bendyktyna, który chciał przywrócić bendyktynom pierwotną surowość, wierność i regule. Później następnym, razem ze świętym zresztą Alberykiem, i następnym opatem był święty Stefan Harding, Anglik, a w końcu święty Bernard z Clairvaux. I on dopiero rozprzestrzenił cysterców, wlał w nich szczególnego ducha i rozprzestrzenił cysterców po całej Europie. Ten odnowiony zakon bendyktyński, bo w gruncie rzeczy cystersi są bendyktynami, mają regułę świętego Benedykta, odnowił zakon bendyktyński i mamy ich dzięki Bogu, dzięki uważności Bożej w Polsce już około roku 1140 w Jędrzejowie. Tam zresztą leży błogosławiony Wincenty Kadubek, zmarły równo 800 lat temu. Święty Bernard z Clairvaux jest autorem wielu pism teologicznych, ascetycznych i mistycznych. Podszedł on do teologii trochę inaczej niż współcześni mu scholastycy, więc było tam być może serca, ale również dogłębnej teologii i był on z ducha augustianina, to znaczy duch świętego Augustyna w jego pismach był szczególnie widoczny. Jednocześnie aczkolwiek był mnichem, to znaczy tak jak bendyktyni, również i cystersi wybierali miejsca dla swoich klasztorów, opactw i przeoratów w miejscach ustronnych, to jednocześnie prowadził żywą działalność apostolską i również służył, oddał swoje usługi Kościołowi Świętemu w ten sposób chociażby, że pomógł w przepędzeniu z Rzymu razem ze świętym Norbertem antypapieża Pier Leoniego. W ten sposób prawdziwy papież mógł powrócić na swoje miejsce, na tron świętego Piotra w Rzymie. Antypapież został wygnany. Król francuski za namową świętego Bernarda, podobnie jak cesarz rzymski za namową świętego Norberta, urządzili krucjatę na Rzym. Wydaje się to sformułowanie nieco paradoksalne, ale Rzym, który jest okupowany przez antypapieża, zresztą żydowskiego pochodzenia, Pier Leoniego, jest praktycznie gorszym niż miejsca zajęte przez muzułmanów. Tak jak Ziemię Świętą zajęli w średniowieczu muzułmanie, prześladując katolików, przez co trzeba było ją
tę ziemię świętą wyzwalać z rąk niewiernych Saracenów, tak również Rzym, stawszy się łupem schizmatyków, schizmatyckiego antypapieża, był miejscem, które trzeba było odwojować z rąk Boga. Dlatego warto jest pamiętać o świętym Bernardzie i o świętym Norbercie równocześnie jako tych świętych, którzy nie tylko byli wielkimi świętymi, ale również wielkimi chrześcijańskimi politykami, którzy prowadzili prawdziwie katolicką politykę, by wyzwolić ziemię europejską, chrześcijańską z rąk niewiernych, czy to takich, którzy bezpośrednio odrzucają Trójcę Przenajświętszą, czy też z rąk schizmatyków. Mamy dzisiaj 13 dzień sierpnia, właśnie dzisiaj 103 lata temu zaczynała się Bitwa Warszawska. Ona trwała mniej więcej od 13 sierpnia do 17 sierpnia, może nawet do 20. I warto jest pamiętać o tym, że Warszawa została ocalona i wraz z resztą Polski przed bolszewikami dzięki gorącym modłom, dzięki procesjom z Najświętszym Sakramentem, dzięki procesjom z Matką Bożą Łaskawą, królującą nad tym miastem, nad Warszawą od XVII wieku. W XVII wieku Matka Boża chroniła Warszawę przed epidemią, a w 1920 przed bolszewikami. I Warszawa została również ocalona dzięki relikwiom. Dzięki relikwiom błogosławionego Władysława Skilniowa, świętego Klemensa Marii Hofbauera, również Andrzeja Boboli, wtedy jeszcze czczonego jako błogosławionym. Warto jest o tym pamiętać, że w szczątkach, relikwiach świętych przebyła prawdziwa ich świętość, ponieważ Bóg chce, by przez cześć tych ziemskich powłok świętych była rozdawana łaska. Pamiętajmy o tym, przybywając chociażby do tej kaplicy, więc pozdrawiając Najświętszy Sakrament, później Matkę Bożą, pozdrawiamy również tych świętych, którzy szczególnie u nas życzyli sobie być, tych, którzy przebywają w sepulkrum, w ołtarzu tych świętych męczenników rzymskich, jak i również wszystkich tych świętych, których mamy relikwie u nas, by wstawiali się oni za nami. Obejmujmy również naszą modlitwą tych świętych, którzy przebywają zwłaszcza w najbliższej okolicy, by tak to nazwać, świętego Jacka, błogosławionego Szymona z Dziewicy, czy świętego Stanisława biskupa i męczennika. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, niepokalane Królowo Polskie, święci Hipolicie i Kasjanie.